Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ochronie przeciwsłonecznej, a ten film zostanie podzielony na 5 części z uwagi na to, że przygotowałam dla Was kremy z filtrem do każdego rodzaju typu cery, dzięki czemu będziecie mogły sobie wybrać odpowiedni względem potrzeb swojej skóry. No i myślę, że taka właśnie forma treści, które tutaj dla Was przygotowuję na YouTubie, będzie dla Was bardziej pomocna, ponieważ będziecie wchodziły po prostu w filmik, który przyda Wam się najbardziej, który będzie dedykowany Waszej cerze. Słuchajcie, promieniowanie UV to jest temat, który będzie teraz bardzo często poruszany z uwagi na to, że zbliża się okres, a właściwie już jest okres wiosenno-letni, kiedy tego promieniowania UV jest znacznie więcej. My jesteśmy też narażone na większą ekspozycję na to promieniowanie UV. W związku z tym warto się chronić odpowiednimi produktami i tutaj przejdźmy sobie do pielęgnacji skóry wrażliwej i rekomendowanych kremów z filtrem to właśnie pielęgnacji tego typu cery. Mówiąc o cerze wrażliwej, będziemy w kosmetykach do pielęgnacji skóry szukać takich substancji aktywnych jak alantoina, wąk lotea azjatycka, pantenol, beta-glukan, substancji, które będą działały łagodząco, kojąco naszą skórę, i wszystkie te kosmetyki, które pokażę Wam w tym filmie, sprawdzą się zarówno do skór wrażliwych, podrażnionych, ale także dla skór naczynkowych czy z trądzikiem różowatym. Zacznijmy sobie od top of the top, czyli ulubieńca zarówno Waszego, jak i naszego, czyli krem z filtrem od marki Ionique, który bazuje na 49% ekstrakcie z wąk lotei azjatyckiej, który to z kolei będzie działał przeciwzapalnie, łagodził wszelkie podrażnienia, zaczerwienienia na skórze. Mamy także tutaj, słuchajcie, pantenol, alantoinę, beta-glukan, adenozynę, która działa przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco, oraz mamy także glukozę. Glukoza wzmacnia nawilżenie naszej skóry, odbudowuje barierę hydrolipidową. Słuchajcie, ten krem z filtrem sprawdzi się zarówno w przypadku skór wrażliwych, naczynkowych, podrażnionych po różnych zabiegach, na przykład medycyny estetycznej czy kosmetologii. Jest to taki krem ratunkowy, który zdecydowanie warto nakładać, jeżeli zmagamy się właśnie z takim zaczerwienieniem, podrażnieniem naszej skóry. On przepięknie wyciszy wszelkie zaczerwienienia, ukoi tą skórę, no i przede wszystkim daje taką dawkę nawilżenia. Mój ulubieniec, czyli produkt, który pokazuję bardzo często i uważam, że jest to produkt dosyć uniwersalny, ponieważ mówimy tutaj o Pink & Cure Calming Sun Cream. Jest to kosmetyk, który bazuje na niacynamidzie i niacynamid jest tak wielokierunkowym składnikiem, że mogłabym przypisać ten kosmetyk zarówno do skór wrażliwych, jak i skór na przykład trądzikowych i jednocześnie wrażliwych. To jest bardzo istotne, ponieważ to, że mam skórę trądzikową, to bardzo często też ona może być jednocześnie przesuszona, może zmagać się z nadmiernym wydzieraniem sebum, czy też po prostu właśnie z nadmierną wrażliwością. Ten krem świetnie właśnie sprawdzi się w przypadku skór podrażnionych, skór wrażliwych. On będzie jednocześnie bardzo dobrze stymulował syntezę kolagenu, czyli działał przeciwzmarszczkowo, będzie delikatnie rozjaśniał przebarwienia oraz wzmacniał nawilżenie skóry i regulował nadmierne wydzielanie sebum, więc jest to produkt bardzo wielokierunkowy, przez co jest wartościowy tak naprawdę w przypadku wielu różnych typów cery, z naciskiem oczywiście na skóry wrażliwe i podrażnione. Aloesowy krem z filtrem od marki Cosrx. Słuchajcie, myślę, że o tym kremie z filtrem jakoś tak ucichło. Pewnie jest to spowodowane tym, że koreańska pielęgnacja jest coraz bardziej bogata w różnego rodzaju kremy z filtrem, bardzo lekkie, bardzo przyjemne, jest tego bardzo dużo i gdzieś tam zapomnieliśmy o tym kremie z filtrem, natomiast uważam, że jest to bardzo dobry produkt i co istotne, on zostawia takie delikatnie rozświetlające wykończenie, więc podejrzewam, że też nie dla każdego jest właśnie takie wykończenie. Powiedziałabym, że ono jest bardziej właśnie w kierunku takiego satynowego, nie wszystkie skóry lubią to, więc chciałabym o tym od razu oczywiście powiedzieć, natomiast jeżeli chodzi o skład, to tutaj znajduje się ekstrakt z aloesu, który łagodzi zaczerwienienia, łagodzi skórę, wycisza ją, działa przeciwzapalnie, ale mamy także witaminę E, która jest antyoksydantem, działa tak odżywczo na naszą skórę, no i przede wszystkim będzie też działała tak przeciwzmarszczkowo, więc myślę, że to jest kolejny wielofunkcyjny produkt z naciskiem właśnie na to łagodzenie zaczerwienień i łagodzenie wszelkich podrażnień na skórze. I słuchajcie, teraz produkt, który jest od niedawna u nas na stronie, ale jest to tak dobry kosmetyk, że wcale nie dziwię się temu, że jest tak bardzo popularny na wszystkich mediach społecznościowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Słuchajcie, krem z filtrem od marki Skin 1004. Wiem, że tą markę czytają różnie, natomiast na naszych polskich mediach społecznościowych zauważyłam, że właśnie najczęściej pojawia się ta nazwa, dlatego już z góry mówię, zanim ktoś mnie poprawi w komentarzach. Słuchajcie, ten krem jest fenomenalny z racji tego, że przede wszystkim bardzo
bardzo szybko się wchłania. Pozostawia skórę nawilżoną, ale nie musimy czekać, aż to się tak wchłonie, ponieważ bardzo szybko się wchłania. Nawilża tą skórę. Ma taką lekko wodnistą konsystencję, ale zostawia takie przyjemne wykończenie nawilżające. I jednocześnie produkt ten będzie działał delikatnie, regulował nadmierne wydzielanie sebum. Jeżeli chodzi o jego składniki aktywne, no to oczywiście znajdziemy tutaj ekstrakt z wągroty azjatyckiej, który działa przeciwzapalnie, łagodzi zaczerwienienia, podrażnienia. Mamy także ekstrakt z liści zielonej herbaty, który jest bardzo dobrym przeciwutleniaczem, działa antyoksydacyjnie, neutralizuje to szkodliwe działanie wolnych rodników. Mamy również ekstrakt z brokuła, który uelastycznia skórę, również działa antyoksydacyjnie, i ekstrakt z rukoli, który zawiera liczne witaminy, minerały i dzięki temu doskonale tak tonizuje, łagodzi tą skórę, przywraca jej ten komfort, a jednocześnie kosmetyk ten sprawdzi się zarówno w przypadku właśnie skór wrażliwych, podrażnionych, ale także w przypadku skór mieszanych i tłustych. Skóry suche również polubią się z tym kosmetykiem, natomiast warto byłoby tutaj pod krem z filtrem nałożyć krem nawilżający bądź jakiś serum, który wzmocni to nawilżenie, ponieważ sam w sobie ten produkt jest bardzo lekki. Naprawdę, on jest bardzo, bardzo lekki i aż byłam zdziwiona, że jest to krem z filtrem i że była możliwość stworzenia w ogóle tak fenomenalnej, fantastycznej formuły. Także słuchajcie, kolejny produkt, który moim zdaniem jest genialny i szczerze rekomenduję go właśnie w przypadku skór wrażliwych.